Wyzwanie, jesteście ministrem nauki. Nagle w systemie szkolnista pojawia się około 60 tysięcy uczniów, którzy uciekają przed dramatem wojny z Ukrainy. Co robicie? Zatrudniacie nowych nauczycieli mówiących po ukraińsku, redukujecie podstawę programową i wymogi egzaminacyjne. Indywidualizujecie proces kształcenia. A, nie skąd? Prowadzacie stary, dobry program Grzegorza brał na Kościół! Szkoła, strzelnica i będą lekcje przysposobienia obronnego, żeby każdy się uczył strzelać, ponieważ tak. Ponieważ pacyfizm jest demo i teraz trzeba do wojny się szykować. Nie, 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 że właśnie mamy dowód na wschodzie, jak stara, dobra, radziecka taktyka wojska złożonego z poboraków przegrywa z wojskiem zawodowym i armią zawodową. I to jest paradoks, właśnie. Człowiek, który walczy z postkomuną, magister dziełki szkodnista wyższego, czerpie wzorce ze starych, dobrych radzieckich programów nauczania.